W Polsce ciężko być dietetystą? Myślę, że tak jak wszędzie. Kiedyś jeszcze, jak ja zaczynałam karierę i żyliśmy w komunizmie, to było zupełnie inaczej. Ale były też cechy takie, że na przykład nie było w ogóle komercji. I to na przykład było fantastyczne dla artystów. No teraz jest gospodarka rynkowa i ona obowiązuje również w kulturze. I to dla kultury jest bardzo niedobre. Gdyby dzisiaj zaczynała pani karierę, postąpiłaby tak jak wiele młodych gwiazd, poszła do jakiegoś programu dozrywkowego? Prawdopodobnie bym tak zrobiła, no bo pewnie to jest w tej chwili najpopularniejsza droga i tych programów jest tak dużo, że one są jakby takim narzędziem właśnie wypromowania się i w ogóle pokazania, że człowiek istnieje. A jaki to byłby program? Nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie myślałam o tym. Pyta pan, jaki mam ulubiony z tych programów. Tak, czy tutaj jakiś The Voice, czy X Factor, którego już nie ma, czy Idol, który wrócił też pewnego czasu? No może mam talent. Albo mam talent. A to niewątpliwie pani ma. No może mam właśnie. Ten program jest na tyle fajny, że tam niekoniecznie trzeba umieć śpiewać, żeby się tam zaprezentować, bo to chodzi o każdy inny talent, więc jest bardziej taki uniwersalny ten program, nie tylko dla wokalistów czy muzyków.